Cześć, dzisiaj na szybko filmik o elastycznych przewodach hamulcowych. Taka wskazówka, żebyście zajrzeli do tych przewodów u siebie, ponieważ ogólnie zalecana jest wymiana takich przewodów co 4 lata albo co 60 tysięcy kilometrów. Nie są to drogie rzeczy, a jest to wasze bezpieczeństwo. I tutaj taki przykład z mojego prywatnego samochodu, gdzie przewód wyglądał w porządku, ale nie miał on 4 lat. Nie miał on też 8, ale tutaj macie jego datowanie. O tutaj, 0703. To znaczy, że jest on z lipca 2003 roku, czyli wyjechał z fabryki z autem. Taki przewód kosztuje dokładnie 35 zł. Jedyny problem przy jego wymianie może być taki, że końcówki mogą wyglądać tak i mogą wymagać większej wymiany niż sam przewód. Ale zaglądnijcie choćby właśnie na to datowanie na swoich przewodach, jak stare macie te przewody, bo może już nadszedł ich czas i oby ich czas nadszedł podczas wymiany, a nie podczas jakiejś awarii w trasie. No i co? O hamulcach jeszcze pewnie trochę wam pokażę innym razem. Pokażę wam też, jak się sprawuje pewna zakuwarka do przewodów. A na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.